Trzeci miejski konkurs plastyczny zorganizowany z okazji Dnia Pokoju został zakończony. W tamtym tygodniu obradowało jury. Po ciężkich, naprawdę ciężkich obradach zostały wyróżnione pewne prace i na konkurs wpłynęło 95 prac. Z 13 szkół, a więc uważam, że to jest naprawdę bardzo dużo. Dziękujemy wszystkim dzieciom. W tej chwili jesteśmy w trakcie rozdawania nagród, przyznawania prezentów i prezentowania dzieci dla całego mieszkańców Jaworzna, żeby każdy poznał, że dla dzieci to jest ważny temat. Temat pokoju jest niezwykle ważny, aby poruszać od najmłodszych lat wśród dzieci. Dużo można doświadczyć, dużo można się nauczyć, żeby ten pokój był na świecie. To jest poważna sprawa. Jak chodzi, że ludzie są źle traktowani przez innych, to powinni się pogodzić. Dużo ludzi z powodu bomb, różnych wojen stracili domy, wszystko co kochali. Trzeba zwrócić na to uwagę i to jest dla mnie ważne.